Dzisiaj słowniczek muzyczny i w nim zajmiemy się kwestią, która poruszana była wielokrotnie w pytaniach do mnie. Ja dzisiaj wyjaśniam i objaśniam, niczym redaktor Łona, redaktor Weber redaktor Rymkiewicz w swoim cyklu. Zajmiemy się sprawą, wydawałoby się, że prostą, a jednak nie tak do końca prostą, i powiem wam, czym jest album, epka, mixtape, blend tape i ogólnie zajmiemy się właśnie tymi sprawami. No właśnie, co niektórzy starsi słuchacze, lub też osoby z branży, mogą, patrząc na ten tytuł, lub też yy, miniaturkę, zachować się mniej więcej tak. Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Ale, nie zapominajmy, są osoby młodsze, lub też osoby, które nawet słuchają tej muzyki od jakiegoś czasu, ale nie zwracają uwagi na tak zwane nazewnictwo, bądź też totalnie się nie orientują. Czym różni się Blend Tape od Mixtape'u, albo czym różni się epka od albumu, lub też czym się różni Mixtape od albumu, ponieważ te wszystkie formy mogą być sprzedawane zarówno niezależnie przez internet, jak i oficjalnie w sklepach, i jest to czasem bardzo mylące. A ja sam, pracując nad tym materiałem, doszedłem do dosyć dziwnych wniosków. I prawda jest taka, co Wam powiem już na początku tego materiału: nazewnictwo e, tych wszystkich. Krążków, bo to zawsze są jakieś krążki, bądź też pliki MP3, jeżeli wychodzi to totalnie w internecie, jest uznaniowe od jakiegoś czasu. Wszyscy przestali się trzymać tej terminologii już od dosyć dawna. Także nawet wyczytałem w internecie, że w tej chwili wychodzą yy, tam w sieci całe albumy nagrane na autorskich bitach, które nazywane są mixtapeami, co żadnego kurwa sensu nie ma. Yy, ale żeby było jeszcze śmiesznie, zaznaczę też taki przykład wydawnictwa w Polsce co już mnie w ogóle skonfundowało, ale zacznijmy od początku, żeby Wam nie namieszać, bo domyślam się, że to już wyglądało naprawdę młode osoby, które chcą wiedzieć. Zaczynamy od początku, podstawa to album. Jest jakiś tam brytyjski słownik istniejący, jak zwykle Brytyjczycy wszystko prawdopodobnie zrobili pierwsi, oni mieli pierwszą encyklopedię, więc też mieli jakieś pierwszą encyklopedię pewnie muzyczną, gdzie zostało dokładnie określone czym, że jest album. Jest to wydawnictwo LP, czyli Long Play. Terminologia w ogóle wzięła się z płyt winylowych, czyli LP... E, czyli long play, EP, extended play. E, co mamy jeszcze? Single i maxi-single, ale hold up. Album. U wydawnictwa powyżej 30 minut do 60. Dlaczego do 60? Przeważnie płyta CD e, mieściła 60 minut. Nie wiem, jak było z winelami. Oczywiście zdarzają się też płyty CD, które mieszczą minut 80. Mm, no, cóż to mogę więcej powiedzieć? E, żeby e, jakby no, album. Przede wszystkim, żeby był wydany na rynku legalnym, żebyście mogli go kupić sobie w sklepie stacjonarnym, wejść i panu kasjerowi wręczyć pieniążki. Musi być on na bitach autorskich, na muzyce skomponowanej autorsko. Owszem, może zawierać na trackach sample, no na tym polega hip-hop, chociaż od tego się odchodzi. Ale te sample muszą być wyczyszczone. Jeżeli nie są wyczyszczone, taki album wydawany jest nielegalnie w podziemiu. Co ciekawe, sam, samo to użycie sampla niewyczeszonego nie czyni, ponieważ jeżeli ja nie mam pieniędzy, jestem podziemnym zawodnikiem, mogę wydać album, profesjonalnie go wytłoczyć, do, zrobić do niego okładkę, mieć ładne opakowanie plastikowe czy digipak, mieć autorskie bity zrobione przez osoby, od których te bity zakupię, po prostu go nie wypuścić legalnie, bo nie mam pieniędzy na ogólnopolską dystrybucję, nie mam dystrybutora, jestem zbyt mało znany, więc. Albumy mogą być na y, autorskich bitach, zarówno w y, tak zwanym legalu i tak zwanym nielegalu. Y, co się dzieje, kiedy powstaje y, krążek na tak zwanych bitach kradzionych? Nadal może być on nazywany, odziwo albumem i może być oczywiście wydany tylko w podziemiu, no bo nie można tego wydać legalnie, ze względu na prawa autorskie. Ale jeżeli pomieszamy tam odrobinę, to może przejdźmy do tego, co to jest mixtape, zostawimy tą epkę na chwilę z boku, bo to jest temat chyba najprostszy dla, dla Was do zrozumienia. Jeżeli na przykład nagram album, czyli moje autorskie teksty napisane przeze mnie, ale na kradzionych bitach, czyli nie wiem, biorę bity od jazy, biorę bity od Migosów, Drake'a, yy, kto tam jeszcze jest, nie wiem, Nicki Minaj i nie wiem, Basta Rhymesa, i nagram sobie, to nadal to jest album, tak naprawdę. Jeżeli mam jakąś w miarę spójną formę, oczywiście, to też jest uznaniowe, bardzo będę to przypominał w tym materiale, ale może być to też mixtape. Co wypadało, żeby na mixtapie były, na przykład e, jakieś blendy. Że robić jest komplikowanie, prawda? Czym jest blend? Może to od razu powiem. Blend jest wtedy, kiedy biorę wokal z jednego utworu i dodaj do tego muzykę z innego utworu. Czajcie? E, tłusty w Polsce lubuje się w blendach oraz DJ. Tuniziano, więc podam wam przykład, który jest zabawny, ale on to jest blend. Czyli bierzecie wokal z Hemp grew, to jest to, i dodajecie do tego muzykę z Coco Jumbo. Więc taki album na kradzionych bitach może, jak już mówiłem, wyjść po podziemiu, może też być uznawany jako mixtape, jeżeli będzie mieć na przykład właśnie autorskie traki na bitach kradzionych, czyli słowa danego rapera napisane przez niego na bitach kradzionych, dorzucimy tam jakieś parę blendów i inne szalone rzeczy. To jest właśnie wtedy mixtape. Nie zagłębiając się już w historię jakąś wielką, geneza mixtapeów jest jeszcze zupełnie inna. Jeżeli chcecie dokładnie poznać te informacje, wrzućcie sobie to hasło w Wikipedię albo wbijcie do słowniczka dołączonego do antologii y, polskiego rapu, wydanego kilka lat temu takiej książki w PDF. Jest za darmo dostępny na Narodowym Centrum Kultury nck.pl. Przypominam cały czas. Tam jest słowniczek um, i tam dokładnie znajdziecie definicję. Także, żeby jeszcze nie było wątpliwości, różnica między albumem nielegalnym na bitach kradzionych, a mixtapem jest naprawdę bardzo niewielka. O ile w ogóle nie jest to to samo. No mówię, to jest naprawdę bardzo mocno Uznaniowe, ale oczywiście, jak już powtarzam, na nielegalo także mogą wyjść albumy na całkowicie autorskich bitach. I de facto, wtedy, jak jakiś raper zostaje na przykład zerbowany do wytwórni jakiejś, lub też po jakimś czasie osiąga popularność, może wtedy ten album taki bezproblemowo wydać już na e, rynku oficjalnym. E, wtedy tylko tam się zgłasza do tych wszystkich za xów, nie za xów. Wydaje się go legalnie i, i wszystko jest jak najbardziej e, w porządku. Tak w ogóle, co a propos mixtapeów, zrobiłem taką serię. Polscy Raperzy remixujący Polskich Raperów, wyświetliłam się tutaj zamierzam też zrobić Polscy Raperzy remixujący Raperów Zagranicznych oraz to rozwijać, bo w jednym odcinku oczywiście tych wszystkich remixów nie zawrę Żeby jeszcze nie było wątpliwości to mam kilka albumów Na przykład Mest, Kandydaci na Szaleńców Na przykład Mielski, Gruby Mielski, Półtora i np. Na, na Legalu, yy, to ja sam za Tak Ja jeszcze trochę o tych mixtape'ach, bo tutaj sprawa jest naprawdę bardzo mocno skomplikowana Co yy, zazwyczaj na mixtape'ach kiedyś było Mixtape'y były przetworzone przez DJ'i, gdy yy, brali oni Um, utwory i sobie je wtedy układali w tak zwane partysety lub też y, właśnie miksowali, czyli mixtapes. miksowali, brali podkłady z jednych płyt, dodawali akapele z drugich i wtedy powstawało coś, co się nazywa blendy. Blendy to można nazwać maszapami o tym już jakby troszeczkę wcześniej mówiłem. Chciałem jeszcze powiedzieć o mixtapach, które mogą wyjść legalnie można je kupić w sklepach, na fizyku bądź też cyfrowo. Huh. Ciekawa historia, no nie? Znaczy no znamy tą serię na przykład yy, mixtape'ów prosto mixtape'ów DJA 600V. Yy, były takie produkcje. Oczywiście muszą mieć one jakby autorskie bity. A na czym polega ich mixtapeowość? Na tym, że pojawia się tam na przykład mnóstwo osób i te dane postacie tam nagrywają wspólne 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 numery. Przypominam się, że seria mixtape'ów Dexa oczywiście. One o, do pierwsze dwa były na jakby robione w ten klasyczny sposób a od trzeciego już jakby mixtape'u były na autorskich bitach. Ja tu mam w ręku na przykład dwa mixtape'y z kolei Gurala, które można było przecież kupić y, legalnie. Znaczy ten na początku był nielegalem, potem się dajże legalem stał, mam nadzieję, że tego nie mylę, a ten y, od początku był legalny. Mam też jeden za plecami, który jest nielegalny, ale jest zupełnie inny. Właśnie o co tutaj chodzi? Te dwa krążki y, w 100%, mam nadzieję, że tego nie, nie, nie pokiełbasiłem. Ten na pewno w 100%, ten bodajże też. Tak mi się przynajmniej wydaje, są na autorskich bitach Mateo. I można było je kupić legalnie. A są mixtapeami. dlaczego? Bo mają luźną formę. Jest tutaj mnóstwo gości, dzieją się jakieś szalone rzeczy. A oczywiście są także tutaj remiksy, jakieś takie alternatywne wersje utworów, jakieś blendy. Nie, blendów nie ma. Ale są wersje Chop and Screw, na przykład jakichś utworów, także dzieje się to dużo szalonych rzeczy. I jak sami widzicie, jest to coraz bardziej skomplikowane. Ale jakby. Wcześniej mówiłem, są też mixtape'y na kradzionych amerykańskich bitach. Właśnie jeden wylądował mi na podłodze, zaraz go podniosę. To jest mixtape Gurala, Jointy, Konserwy, Muzyka bez przerwy. I to jest doskonały przykład na to, że mixtape tamte są na autorskich bitach z autorskimi tekstami, wyszły legalnie. Ten wyszedł nielegalnie, ma autorskie teksty, ale jest zupełnie na kradzionych bitach amerykańskich. Polecam w ogóle to wydawnictwo, bo jest mega szalone. Ogarnia je razem z Guralem DJ Kostek i mega wam je polecam. Kolejne przykłady nieco. Współcześniejsze może T.D., Hans Zimmer, czyli DJ Buch, Siódemka, Uwertura, autorskie teksty T.D. na amerykańskich kradzionych bitach, nawet jest specjalna chyba playlista z tymi kradzionymi bitami stworzona, żeby sobie posłuchać numery oryginalne. In Highs We Trust Mixtape, czyli mixtape dołączony do preorderowej, limitowanej wersji albumu Polon, Biała Sajlanka, ich autorskie teksty na kradzionych bitach no nie rzeczy że tutaj się naprawdę dzieją. Coś wiesz, wam tym wideo nieźle namieszałem w głowie, ale pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Te mixtape mogą wychodzić na legalu i nie na nielegalu, mogą być na autorskich i nieautorskich bitach, ale ich jakby korzeń, korzenny jest takie, że były to rzeczy wydawane w podziemiu, czy też na nielegalu, jak to woli. Ludzie sobie je przegrywali, można było je oczywiście sprzedawać tam podziemnie. Mają ten swój korzeń taki undergroundowy. Um, bardzo często są tam używane, kradzione bity. To jest popis sztuki, która robi tenże mixtape, jak to fajnie pomiksuje, wtedy on jest po prostu popularny, fani się go e, słucha. Bardzo często tam są mieszane, właśnie akapele z bitami e, innych, e, z innych numerów, i wtedy powstają blendy, moi drodzy. Co to są, właśnie blendy, już mówiłem, e, ale jeżeli na takim mixtape, na takim krążku dominują blendy, można go spokojnie nazwać blend tapem, no bo mówmy się, jeżeli jest tam 18 numerów z których 16 jest blendami, czyli bierzemy wokal z jednego utworu i muzykę z zupełnie innego utworu, innego rapera, bo to jest bardzo ważne, no to mamy wtedy blend, prawda? prawda. Polskimi specjalistami od blendów i blend tape'ów są dwie osoby, mam nadzieję, że nikogo nie pomijam, no nie wiadomo, że nie tylko dwie osoby, ale te, które jakby ja kojarzę, czyli DJ Tunisiano i Tłusty, mam tutaj właśnie kilka ich produkcji, sam nie wiedziałem, że tyle tego mam, The Blend Sick Project, może krótko o tym projekcie, Zwrotki maulata, Pezeta, Tedego i Gurala pomieszane między sobą. Oczywiście te projekty zawsze mają jakiś jeden, niekoniecznie muszą, ale mają czasem jeden numer, który jest nagrany specjalnie na potrzeby tego właśnie projektu, na autorskim jakimś bicie, żeby troszeczkę go rozpromować. I tak w przypadku The Blendstick Project był to numer Gurala i Tedego 200 zł. W przypadku bodajże. Banger Alert Mixtape, był tu Brodagaccio i tak dalej, i tak dalej. No tutaj są głównie pomiksowane właśnie. Um, pomiksowane, tak, bo <noise> blend to takiego swojego rodzaju mix. I wy nic z tego nie zrozumiecie z tego wideo na bank. <noise> y, głównie ten cykl Howa y, mixtapes, mimo że były to blend Tapy, tak naprawdę, y, polegał na tym, że były to miksowane wokale tego z y, muzyką Jay-Z z bitami od jazzy. To jest rzecz najświeższa chyba z tych wszystkich, które mam, możecie to najlepiej kojarzyć. Elektryka Blend Tape, czyli wokale Quebo z różnych jego albumów i chyba nie tylko Quebo z tego, co pamiętam, a może tylko jego wokale. Nie no, są tu jesteś goście, pomiksowani z różnymi hitowymi numerami, hostowane to jest przez człowieka Wargę z dupy i Czarka Jużwika. No, tak naprawdę Yy, dużo mixtape'ów jest blend tape'ami, tylko nazywane są mixtape'ami, dlatego że no cóż, z przyzwyczajenia, ale yy, dobrym obyczajem jest, jak już tak powiem, że by na jakimś mixtape'ie pojawiały się tak zwane blend tape. I teraz przechodzimy do epek. Też trochę epek mam w ręku. Co to jest ep? Extended play, czyli yy, coś więcej niż single, czyli na przykład jeden utwór yy, poszerzony o AKP i instrumental, ale coś mniej niż album. Są to wydawnictwa zawierające kilka zaledwie utworów, 3, 4, 5 maksymalnie. Właśnie nie ma określonej maksymalnej ilości, ale jeżeli coś ma już 9-10 utworów, ciężko jest to nazwać epką, więc raczej już wtedy long play. Mimo, że taki longon wcale nie jest, ale to są wydawnictwa poniżej 30 minut, jeżeli byśmy się trzymali tej definicji zapożyczonej skądś tam. Coś jeszcze mogę powiedzieć o tym cudownym EP. Powstają one zarówno na legalu i na nielegalu. Jest to krótka forma. Zależy od tego, to może być konceptualne, to może nie być konceptualne. Może to być projekt zrealizowany z potrzeby chwili. Może to opierać się całe, jakby praktycznie twórczość danej osoby na epkach. To zależy jak leży. Ups. To są dwie najbardziej znane epki, a właściwie jedna, bo druga mi właśnie upadła na ziemię. Czyli y, dla fanek euforii, dla fanów eklektyki. Quebo na Fide, Monochrome Weny. i Quizza y, Zła Krew. Ep., Picha i Kaczora oraz Basement, Disco, Kękę i Hase. Ile tu mamy numerów? Tu mamy 6, tu mamy 7, tu nie wiem, bo jest to w środku książeczki. Tu mamy 6, więc widzicie, że no maksymalnie epkę można rozciągnąć do 7, 8 numerów, bo już tak nawet od 8 już praktycznie możemy mówić o albumie. Słuchajcie, dobrze, nagrałem ten materiał. Um, z potrzeby takiej, że pytaliście mnie nie raz, nie dwa i nie trzy, czym się różnią te wszystkie rzeczy od siebie. Kwestia jest dosyć naprawdę skomplikowana. Najlepiej jak się już jest osobą osłuchaną, i można sobie to poukładać według właśnie takich rzeczy, jak Wam prezentowałem, można sobie rozłożyć przed oczyma. Okej, okay, to jest Album, to jest Epka, to jest Mixtape, to jest Blend Tape, uh, i tak dalej. I tak jak mówię, praktycznie każde z tych wydawnictw może być wydane na nielegalu. Czy, teraz, żeby nie było pytań, czy epka może być na kradzionych bitach? Tak, może być. Na kradzionych bitach, oczywiście, wtedy będzie wydana, nie legalu. Mixtape praktycznie każde to wydawnictwo e, może być na bitach kradzionych, oprócz oczywiście blend tapeów, bo one z definicji są e, z zapożyczeniami. E, ktoś może zadać pytanie, czy istnieje blend tape wydany legalnie. Teoretycznie, gdyby dwie osoby m, prawnie dogadały się, że jedna drugiej użycza bitów a jedna drugie użycza wokali, to jest nam możliwe do zrealizowania, żeby wydać legalnie blend tape. Taka jeszcze ciekawostka, ja przypomniała właśnie, gdzieś wyczytałem w necie, skąd się wzięła w ogóle moda z na blend tape'y. Wzięła się od albumu Grey Album, który został wydany w roku 2004, gdzie pewien jegomość, którego imię i nazwiska teraz nie pamiętam, ale może je teraz tutaj napiszę tutaj elegancko, już nie chcę mi się teraz do komputera iść, zremiksował Black Album Z z White Album Beatlesów. To był w roku 2004. Zarówno żyjący członkowie Beatlesów, jak i Jay Z, powiedzieli, że spoko, props. Tam wytwórnia EMI robiła problemy temu sympatycznemu jego mościowi, ale chyba ostatecznie sprawa zeszła się po kościach i od tamtego czasu blend tape w Stanach, a potem w Polsce, wróciły do, do łask. Okej, okay. jeżeli macie jeszcze jakieś pytania w tej kwestii, jeżeli coś zamotałem, mam nadzieję, że nie zamotałem tego aż za mocno, piszcie w komentarzach. To był słowniczek muzyczny, ja wracam wkrótce. Sprawdzajcie moje materiały, ponieważ w styczniu i na początku lutego już teraz wjechało ich naprawdę bardzo dużo, a YouTube naprawdę Was o nich nie informuje. Wpadajcie na live'y, one są od niedzieli do czwartku o 20. Ostatnio czasem je odwołuję ze względu na e, sporo obowiązków, ale o tych e, rzeczach dowiecie się z mojego Facebooka i grupy facebookowej Rabgedanina oraz z Instagrama Gruby PRS oraz czasem Snapchata grupy PRS. Um, tam informuję na bieżąco. E, może od razu tutaj powiem, dlaczego te live'y czasem odwołuję, bo mam tyle pracy. Czasem wolę odwołać live, a na przykład wyrenderować odcinek albo pracować nad scenariuszem do odcinka na dzień następny. A też nie jest tak, że za każdym razem jest tyle nowości, bo te moje live'y polegają na tym, że to jest taki teleekspres codziennie, co wydarzyło się w ciągu minionego dnia lub też kilku dni w Polskiej że Nie ma tego tyle, żeby czasem tego live'a poprowadzić, a też nie chcę robić tego na siłę i Was zanudzać, więc czasem po prostu zwyczajnie muszę je odwołać. Czy coś jeszcze? Mm, wkrótce będę mieć dla Was całkiem spore ogłoszenie z pewną akcją, nie wiem jak ona wyjdzie. Pożyjemy, zobaczymy To było na tyle, na razie Wik na mikrofonie, głowie się nie mieści, jebać leszczy, za muscami się nie mieścić, nie ma czasu, głot nie chce pieprzyć Jeśli Ci się nie podoba, było on masz greścik i tak wszystkich, nie uda ci się skreślić, mam się streścić, słuchaj pierwszej części, chebru, prosto z ulicy wieści Ja i moje ziomki, nikt gorszy i lepszy Jestem po to